Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj sofcik i pędzelek, który nie mam pojęcia jak się nazywa. Dostałem go od miejscowego szamana. Znaczy prawdopodobnie go kupię, bo on dał mi go do testów. I dopiero wtedy się dowiem, co to za... Znaczy nawet nie spojrzałem, w sumie to mam telefon, mógłbym spojrzeć. W tytule napiszę, o, jaki to jest pędzel. Jeżeli nie znajdę nazwy, to po prostu napiszę pędzelek od softa. I już. Będzie napisane, może tak, o właśnie. Co do pędzla, długo się zastanawiałem, kurczę, gdzie go zastosować. Z tego względu, że ma sztuczny, sztywny mega włos. Naprawdę sztywniak. We wnętrzu nie bardzo. Piana w ogóle z niego żadna. Na feldze, tak jak widziałeś, tragedia. Kurczę, zero piany. Bierzesz pędzel z naturalnym włosiem, bo to jest sztuczny włos i jest bajka. Ten jest mega sztywny. Mówię, kurde, bzdura. Ale w pewnym momencie tak sobie myślę, kurczę, fajne, sztywne końcóweczki, opona. No właśnie, zobacz, jak pięknie siedzi ten pędzel na oponie. Do tej pory myłem pędzlem od K2, z tego względu, że też ma sztuczny włos. Z tym, że gruby i nie aż tak bardzo sztywny. Bo ten na końcu ma tak, jakby te końcówki były rozdwajane, jakby były takie, kurcze, właśnie rozbite. Tu zdecydowanie proste i sztywność jest fenomenalna. I teraz dlaczego wolę ten pędzel i on zostaje przy oponach? Z tego względu, że jest drobniejszy i lepiej wyciąga brud z zakamarków przy bieżącym myciu. Do bieżącego mycia będzie mi służył. Zauważyłem, że po K2 jeszcze coś wyciągnął. Także kurczę, jak widzisz, pędzel też robi mega robotę, bo miękkie pędzle do opon to nie bardzo. No kurczę, dla mnie są za miękkie, one za bardzo się kładą. Tu chodzi o to, żeby było coś, co jest sztywne, żeby ci pracowało, o, tak jak widzisz, żeby ci pracowało właśnie, kurczę, w rowkach opony. Wtedy zarzucasz tak, jak ja tak zawsze robię, pianka 1 do 10, za to mi zaraz pieniającego i później wyciąganie brudu. I u mnie tak wygląda bieżące mycie. Nie walę żadnymi jakimiś ekstremalnymi wynalazkami, bo badam przeważnie test trwałości dressingów i zauważyłem, zdecydowanie dłużej siedzą, jak właśnie jest pianka, która jest neutralna, która w sumie nic nie wnosi. No, na aucie też takie typowe letniaki. No dobra, myślę, że będę na tym kończył. Postaram się znaleźć nazwę tego pędzla, bo tak nagrywam to na biegu tak naprawdę, bo jadę za chwilę do pracy, więc film dopiero będę montował, bo pobawiłem się trochę tym pędzlem we wnętrzu, na zewnątrz, tam do zakamarków też może być, tam gdzie masz mocny brud. On jest sztywny, kurczę, on się nie kładzie, ale nie licz tu na jakąś mega pianę. Moim zdaniem, jak dla mnie, typowo taki, kurczę, fajny właśnie do opon.
Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!